Pytanie do pana Przemysława Korcza. Pan już zadał, więc może jeśli ktoś jeszcze, ale... Nie, nie widziałem, proszę. Ale już zapraszamy. Ja chciałam zapytać taką rzecz. Wiem, że Rada Miasta podpisała umowę z dwoma pracownikami Zarządu Dróg Wojewódzkich, prawdopodobnie 2 lata temu, i oni się zobowiązali na bezpłatną pomoc w sprawie dróg. Rozumiem, że miało to dotyczyć bezpieczeństwa na naszej kochanej DW941 i o tym bezpieczeństwie ciągle wszyscy mówimy, ale nikt nic nie robi. I kochani moi panowie obaj, kłaniamy się bardzo, jeśli chodzi o akacjową, myśliwską, brody, kozakowicką. Czy któryś z panów, bo już teraz pytam obu panów, może nam zapewnić, że cokolwiek się będzie działo, ponieważ my od 4 lat prosimy, panie Arturze, przepraszam, że powiem, obiecywał nam pan i nic się nie dzieje. Ja. Dziękuję bardzo. Kwestia może formalna, przypominam, że jest to pytanie do pana Przemysława Korcza. Tak, ja rozumiem, no, ale... ja może odpowiem na tą część, na którą jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie byłem członkiem Rady Miasta, nie miałem możliwości podpisywać z nikim umów na cokolwiek, natomiast jaki ja miałbym plan na to, bo o tym też mówiliśmy już podczas jakby poprzednich debat. Problem DW941 dotyczy całego miasta. Ja to podkreślam. Ja wiem, że dotyczy on prawie pani jakby dzielnicy, czyli Poniwca, i o to pani pyta. Natomiast chciałbym troszkę to omówić szerzej i zawsze mówię, jest to kręgosłup naszego miasta. Mierodzim, Hermanice, centrum szeroko pojęte, Manhattan i państwa dzielnica i kończąc na Polanie. Dotyczy to wszystkich naszych dzielnic i problemy są na każdym odcinku tej drogi przechodzącej przez miasto. Ginie na niej wiele osób i doświadczyłem tego osobiście, ponieważ członek mojej rodziny również zginął na tej drodze. Więc jest to tak jakby też taki wewnętrzny mój problem i na pewno będziemy się skupiać na tym, aby to rozwiązać. I nie tylko walka poszczególnych dzielnic, chwała im za to, że walczą, i dzięki Państwu, przekazaniu nam jako Stowarzyszeniu Projekt Ustroń Projektów i informacji, że w ogóle taka możliwość jest na ulicy Drozdów, prawda, czy tam na Akacjowej dalej, zrobienia rozwiązania typu rondo i że fachowcy się wypowiedzieli, że jest to najbardziej optymalne rozwiązanie w tym miejscu, już mamy krok do przodu. Teraz trzeba dążyć do realizacji tego i ja deklaruję, jeżeli zostanę burmistrzem, że tej sprawy nie zostawimy tak samej sobie. Natomiast tak jak mówię, jest to problem szeroki. Rozmowy na Manhattanie skończyły się tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich powiedział, że najlepiej to ekrany postawić i zamknąć ulicę Andrzeja Brody, prawda? I to dla nich rozwiązuje problem. To nie rozwiązuje niczego. Więc tu musimy wspólnie jako miasto, wszystkie dzielnice, ale nie tylko sami. W partnerstwie myślę z Wisłą. Ponieważ dotyczy to również Wisły. Tą drogą jeżdżą turyści do Ustronia, do Wisły i do Trójwsi. Więc razem, myślę, można by było stworzyć pewnego rodzaju grupę lobbującą na Zarządzie Dróg Wojewódzkich, aby te problemy zacząć rozwiązywać. Jeszcze raz mówię, deklaruję, że ten problem będzie na pewno realizowany. Dziękuję. Rozwiązanie tego problemu. Ja rozumiem, że też mam odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli możemy tak złamać konwencję, to tak. To no przede wszystkim znamy się już długo. Jestem na każdym, na jednym nie byłem, ale na zebraniach osiedlowych wszystkich znam faktycznie ten problem i znam ten problem całej DW941 na terenie naszego miasta. Dlatego ja tu mam plik dokumentów. Pani mówiła, że nic się nie dzieje, nic nie reaguje Rada Miasta, natomiast ja tu mam interpelacje i wnioski komisji jednej, drugiej, trzeciej i jeszcze mamy intencyjną uchwałę Rady Miasta po chęci zamknięcia wszystkich przejazdów na odcinku od Nierodzimia aż do Lipowca. Także proszę nie mówić, że nic się nie dzieje. My mieliśmy i mamy też to na uwadze, natomiast jak chcę rozwiązać ten problem? Oczywiście jest to problem wszystkich dzielnic, od Nierodzimia aż do Hermanic.
musimy przede wszystkim stworzyć studium transportowe i mówienie w tej chwili, że stworzymy tu rondo, tu światła, tu jakieś przejazdy, to nie tędy droga. My musimy stworzyć, ale nie my, jako ja, burmistrz, tylko fachowcy, czyli ludzie od dróg, muszą stworzyć studium transportowe wraz z inteligentnymi światłami, wraz z monitoringiem, wraz z pomiarem odcinkowym prędkości. Takie studium, które będzie faktycznie spełniać nasze potrzeby, czyli będzie tworzyć ten odcinek bardzo ważny dla naszego miasta odcinkiem bezpiecznym, bo w tej chwili wszyscy wiemy, jak bardzo jest to niebezpieczne. Nie da się wyjechać już nie tylko w weekendy, ale niestety no, w trakcie normalnego dnia nie da się wyjechać z niektórych dróg wyjazdowych. Tym bardziej patrząc na to, jak przemysł samochodowy się rozwija. Tych samochodów na pewno będzie coraz więcej. Musimy stworzyć wspólnie właśnie z radami dzielnic, z wszystkimi mieszkańcami, wspólne lobby, aby naciskać właśnie na Zarząd Dróg Wojewódzkich i władze województwa na konkretne przebudowanie i zaprojektowanie tej drogi. Dziękuję serdecznie.